Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zdrowomanii. Dzisiaj będziemy rozmawiać o stretchingu. Moim gościem jest Magda Dębicka, instruktorka. Tradycyjnie zacznijmy od podstawowego pytania, co to jest stretching? No więc stretching jest to, tak najprościej mówiąc, jest to zestaw ćwiczeń rozciągających, zestaw ćwiczeń fizycznych, które wpływają na rozciągnięcie mięśni, a także na ich uelastycznienie. Wpływają na poprawę ukrwienia naszego organizmu i naszego układu motorycznego całego. Wpływają one na całą motorykę naszego ciała. A komu jest on potrzebny? To znaczy, czy każdej osobie aktywnej, czy w ogóle każdy człowiek powinien dbać o to, żeby mieć te mięśnie jak najbardziej elastyczne, czy to bardziej dla sportowców, czy tak ogólnie? Komu byś poleciła takie zajęcia, może w ten sposób? No to tutaj odpowiedź jest absolutnie prosta, ponieważ te zajęcia polecam absolutnie wszystkim, każdej osobie, bez względu na to, czy jest to osoba na jakim stopniu zaawansowania, znaczy jak dużo ta osoba uprawia zajęć fizycznych innych, czy jest to sportowiec, czy jest to po prostu zwykła osoba pracująca w biurze, każdy powinien po prostu chodzić na zajęcia ze stretchingu, ponieważ wpływają one na naszą mobilność, na trzymanie prawidłowej postawy ciała. Tak naprawdę ze stretchingu płyną same korzyści. One również mają bardzo często podłoże rehabilitacyjne, więc absolutnie każdy, bez względu na wiek, bez względu na to, czy ktoś uprawia inny sport, czy nie. O tym można by pisać książki generalnie. Ja akurat jestem osobą, która, że tak powiem, jest bardzo sztywna i czasami żartuję, że jestem drewniana, bo jestem totalnie nierozciągnięta. I czy dla takich osób jak ja też jest nadzieja, że mogę kiedyś na przykład zrobić szpagat, czy nie ma dla mnie nadziei? Tak, po pierwsze to trzeba byłoby zobaczyć, jak bardzo jest się drewnianym. Oczywiście jest tak, że na to, czy jesteśmy w stanie zrobić szpagat, czy sznurek, czy inne trudne pozycje, na to ma wpływ bardzo wiele czynników. Przede wszystkim to zależy też od naszej budowy anatomicznej, ponieważ są osoby, które poprzez budowę bioder będzie im bardzo trudno dojść do pewnych pozycji. Są osoby, które od razu robią trudne wygięcia w tył, ponieważ są tak zbudowane, jest im do pewnych pozycji dojść łatwiej, ale na pewno poprzez regularne ćwiczenia i systematyczne możemy osiągnąć bardzo dużo i nie ma tutaj, że tak powiem, żadnych przeciwwskazań, że i wymówek, że jestem drewniana, to może nie powinnam wcale, bo to niczego nie zmienia. Właśnie jeżeli jeszcze mam tę świadomość, że coś jest nie tak, to tym bardziej powinno mnie to motywować, żeby iść w kierunku właśnie tych zajęć, żeby coś ze sobą zrobić, uelastycznić swoje ciało. To nam pomoże w życiu codziennym. To tak jak ja zapytałam ostatnio w mojej szkole jogi, czy mogę chodzić na jogę głębokie rozciąganie, podczas gdy jestem totalnie nierozciągnięta. A instruktorka powiedziała, no właśnie, powinnaś. No właśnie, tym bardziej to głębokie rozciąganie będzie potrzebne. To nie jest tak, że na takie zajęcia mogą przychodzić naprawdę ludzie na różnym poziomie i każdy sobie na nich poradzi. Po prostu każdy pracuje indywidualnie nad swoimi zakresami. To nie jest tak, że jest bardzo zaawansowana grupa i po prostu wtedy osoby z mniejszymi zakresami będą się czuły jakoś pominięte czy źle na takich zajęciach. Nie, po prostu będziemy dbać wtedy o to, żeby ta osoba pracowała na swoich zakresach i z każdej z pozycji na pewno będzie mogła wyciągnąć coś dla siebie i zrobić ten progres, ten krok do przodu. A czy te pozycje są takie bardziej dynamiczne, czy to są raczej spokojne zajęcia? Możesz powiedzieć tylko o swoich, bo wiadomo, tak, że w różnych szkołach to może wyglądać inaczej, ale jak to wygląda u Ciebie? To jest bardzo różne, bardzo różnie. To zależy od tego, w jakiej grupie się danego dnia spotykamy i jaką czujemy energię. Czasem jest tak, że widzę, że grupa potrzebuje bardziej się zmęczyć, żeby ten stretching był bardziej dynamiczny, żeby dołączyć do tego jakieś wymachy, żeby organizm się bardziej zmęczył, rozgrzał i dopiero wtedy jesteśmy przygotowani do pełnego stretchingu. Czasem jest tak, że nie ma tej energii zupełnie. Przychodzi grupa, która miała ciężki dzień i po prostu już widać, że dzisiaj trzeba będzie zrobić stretching bardziej relaksacyjny, że potrzebują czegoś innego, więc staram się bardzo zwracać uwagę na to, jakie sygnały daje mi grupa i czego w danym dniu potrzebuję. Dobrze, już wszystko wiem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.